Witam Państwa, Dezdrzeń Miejski, firma Carbo Hort. Dziś z gospodarstwa w Boguszynie u Karola, gdzie od kilku lat stosowaliśmy nasze produkty węglowe, zaczęliśmy od truskawki, karbomat, kwasy musowe do listni, biostymulatory. W tym gospodarstwie pokażemy Państwu, jak zadziałał nasz nowy produkt, karbomat Humic, który został stosowany przedsiewnie w strip-tillu. Tutaj na tym gospodarstwie karbomat Humic był stosowany w kontroli, kukurydzy. Zapraszam Państwa do materiału, w którym pan dr Jerzy Pruchiński wraz z Karolem pokażą efekty i wyniki tego produktu. Zachęcam do obejrzenia materiału na warzywapolowe.pl. Panie Karolu, co tu się stało? Czy to jest inna odmiana, czy to jest inne pole, czy to jest inne nawożenie? Czym to się różni? Nawożenie jest to samo, termin siewu jest to samo, odmiana jest ta sama, tylko jest zastosowany karbomat Humic w podglebiu i w podsiewaczu. Czyli jednym słowem razem z nasionami i pod jeszcze tak, poniżej nasion. Tak, podany. Zgadza się. I to, tu jest taka różnica, bo to jest ziemia piaszczysta i taki jest efekt. Znaczy tutaj można coś zobaczyć, znaczy nie, no efekt jest absolutnie szokujący. Tak, gleba jest piaszczysto-pylasta autentycznie i ona tutaj, widać, że tutaj niedawno jeszcze coś trzymało się trochę wody. Czy to od początku była taka różnica? Na samym początku nie było różnicy, dopiero w późniejszym stadium. Czy zaraz po siewie jeszcze padał deszcz? Po siewie nie padało 3 tygodnie. Aha, czyli jednym słowem to zaczynało wykorzystywało tylko tą wilgoć, którą miało w głębie. Tak. No ładny ma całkiem system korzeniowy. To muszę przyznać bez bicia. Trzeba go aż podcinać. Ops. Żeby puścił. Nie widzę tutaj żadnych czarnych pozostałości. To znaczy, że ten karbomat Humic się całkiem dobrze wkomponował w glebę. Tu mamy taką. No a tu sprawdzamy koleżankę po tej stronie, jak to wygląda. No już czuć od razu, że jest mniej korzeni, nie przeszkadzają w kopaniu. No tak. To tutaj cudów. Ale czuć, jakby puściła głęboko korzenie. I dobrze. No, nie wiem, czy widzowie uwierzą, ale to jest, skoro ta sama odmiana tego samego wszystko dnia siana, jest to samo. Wszystko jest to samo, to jest tutaj, na tym polu zadziało się coś niesamowitego. Chciałbym, żeby pan powiedział, co tu się zadziało i co po której stronie, gdzie jest, co było robione. Tak, uprawa była w strip-tillu, tak jak widzieliście na poprzednim filmie. W pierwszych 6 rzędów było zastosowane w podsiewaczu i do podglebia, a tutaj jest bez podsiewacza przy ziarenku. Czyli panie Karolu, mamy tam karbomat Humic po tamtej stronie, tak. Tych 6 rzędów, gdzie poszło przy nasionach przy nasionie i pod nasiona, tak. Do gleby. Zgadza tam się. Dopiero będą rozwijać korzenie, a tu mieliśmy tylko tam, tylko będą rozwijały korzenie. Zgadza się. Czyli jednym słowem nie było przy nasionach. Tak. Dla mnie byłby to taki, powiedziałbym, prosty wniosek, że ten karbomat Humic, który znajdował się bezpośrednio przy nasionach, dał wyraźny efekt jakby przyspieszenia wzrostu, natomiast ten wcale niczego złego nie zrobił. On zrobił bardzo dobrą robotę, tylko że już, powiedzmy sobie, ten początkowy okres odkiełkowania ziarna jeszcze odbywał się bez stymulacji do momentu, kiedy korzenie dostały się piętro niżej do tego, co było, tak, pod glebą. Zgadza się. Czy też powiedzmy poniżej w glebie. Tak. Tak by to należało rozumieć? Tak, w dosłownym znaczeniu. Dobrze. Na tym samym polu, co przed chwilą, jesteśmy w drugiej części i widzimy, że tutaj kukurydza wygląda jeszcze inaczej. Co pan to zrobił? Tak, no tutaj zastosowałem
karbomat humik, ale rozsiewaczem od nawozów była dawka 500 kg na hektar. I jest efekt, bo tutaj jest, było prosto jechane. Tak jak widać, rozsiewacz złapał. Tam jest słabsze, tu jest od razu łan większy i no, widać gołym okiem. Rozumiem, że to była aplikacja była w ramach przed siewem. I to jest szerokość rozrzutu 12 metrów, czyli 6 w lewo, 6 w prawo. I tutaj widzimy całą tą grzywę idącą środkiem przez pole, a po lewej, po prawej stronie, no ta kukurydza już wygląda, jednak wygląda inaczej. Także kolejny przykład, kolejne doświadczenie z karbomatem, humikiem. No, można zobaczyć, co ten produkt potrafi. Dobrze, już widzieliśmy parę różnych doświadczeń, które pan u siebie na swoich polach robił. To co by pan przyjął jako taką, powiedzmy, najlepszą wersję z tego, co pan tutaj już sobie zobaczył, wypróbował na przykład na następne lata do uprawy kukurydzy? No, w 100% to będzie na pewno zastosowany jako zastępstwo za mikrogranulat w podsiewaczu do siewnika. Największy widać różnicę, właśnie efekt jest przy nasionach. Tak jest. Że widać wyraźnie, tam gdzie jest w glebie, tam efekt jest, ale ten taki najbardziej jest spektakularny jest wtedy, kiedy jest i tu, i tu. Zgadza się. No szybkość systemu, jak szybko się wiąże system korzeniowy, który wykorzystuje tak małą ilość wody, bo tu 3 tygodnie nie padało w ogóle, ani kapki wody nie spadło. Czyli jednym słowem potrafiło sobie zorganizować, a swoją drogą karbomat humik jest higroskopijny i on tą wodę może sobie zabezpieczać po prostu z gleby, gromadzić ją. No, dla kiełkujących nasion, dla rosnących korzeni zarodkowych. Tak. Jako samo w sobie jest to bardzo ciekawy pomysł.